Gwiazda klanu wyjawia prawdę o alkoholu. Fani są w szoku. Tak było zawsze. Piękna Aldona Orman zaskoczyła ostatnio swoich fanów wyznaniem na temat alkoholu. Pomimo tego, że w świecie showbiznesu mocne trunki pojawiają się bardzo często, aktorka raczej stroni od wysokoprocentowych napojów. Choć czasem pozwoli sobie na niewielką ilość. Skąd bierze się jej powściągliwość do alkoholu? Aldona Orman prezentuje zdjęcia z plaży. Aldona Orman, 54 litry, gra Barbarę Milecką w Klanie od niepamiętnych czasów. Choć artystka pojawiła się w wielu filmach i serialach, to właśnie ta popularna telenowela sprawiła, że pokochały ją miliony widzów. Aktorka od wielu lat bardzo aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie dzieli się z wielbicielami tym, co u niej słychać. Gwiazdę klanu obserwuje ponad 60 tysięcy użytkowników. Ostatnie posty zdominowały oczywiście tematy wakacyjne. Ostatnio aktorka chwaliła się pobytem na plaży i swoją nienaganną figurą. Aldona Orman spędza swój urlop w Egipcie, na wybrzeżu Morza Czerwonego niecałe 20 km od Hurgady. Co za widoki! Aż trudno uwierzyć, że gwiazda jest już po 50, sylwetki może jej pozazdrościć niejedna 20-latka. Oprócz relacji z letniego wypadu, na swoim profilu artystka porusza też poważniejsze tematy. W najnowszym wpisie postanowiła podzielić się z internautami swoimi przemyśleniami a temat picia alkoholu. Aldona Orman nie pije alkoholu? Aktorka przyznała, że uwielbia popijać przeróżne koktajle, to nic zaskakującego, wszak wielu osobom letni wypoczynek. Czy wieczorny relaks kojarzy się właśnie z wymyślnym napojem na bazie dobrego trunku? Jednak u gwiazdy klanu wygląda to trochę inaczej, aktorka jest fanką drinków, ale takich, które nie mają alkoholu. Oznacza, że jest radykalną abstynentką. Zdarza jej czasem napić niewielkich ilości, szczególnie jeśli ktoś zaproponuje domową nalewkę. Jedynie sporadycznie lubię spróbować domowej roboty nalewki o pełnym bukiecie smaku, ale niezbyt mocne. Trzeba przyznać, że podejście aktorki do napojów wysokoprocentowych jest dość niespotykane, zwłaszcza wśród celebrytów i ludzi show biznesu.